To już przedostatnie wydanie serwisu w tym roku. Zapowiadane zmiany na razie funkcjonowały w ramach testów, które lekko nam się przedłużyły, ale trzymamy zmarzniętą rękę na pulsie i pracujemy dalej, by wraz z początkiem roku dać naszemu cyklowi informacyjnemu nowe życie. A na dziś mamy odrobinę statystyk dotyczących przeciętnego słupszczanina, rzut okiem na dom sąsiedzki i relacje z konferencji, tym razem bez udziału prezydenta Roberta Biedronia. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu, zleceniodawca badania, znane jest ze swoich akcji popierających budowę słupskiego akwaparku i krytycznego stanowiska wobec amerykańskiej tarczy antyrakietowej, i te tematy często pojawiają się w tej diagnozie Słupska. Ale zbadano też wiele innych aspektów życia w Słupsku. Oczywiście, jak każdy sondaż, należy brać wyniki ostrożnie. W dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą projekt Pozytywni Aktywni, w ramach którego realizowaliśmy działania społeczne. Chcieliśmy pobudzić aktywność słupszczan w płaszczyźnie właśnie obywatelskiej. Realizowaliśmy różnego rodzaju konferencje. Jednym z zadań było badanie opinii społecznej, które ma wykazać potrzeby społeczne, też gospodarcze. To jest taka diagnoza społeczno-gospodarcza miasta Słupska. Wraz z Instytutem IPC przeprowadziliśmy to badanie i dzisiaj też będzie publikacja wyników tego badania. Badanie podzielone było na trzy części. Badanie wśród mieszkańców Słupska obejmujące 1053 osoby, badanie wśród słupskich przedsiębiorców, w którym udział wzięło 600 osób, i badanie tzw. liderów opinii. Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badawczy IPC spółka z OO w pierwszej połowie września 2014 roku za pomocą dwóch metod zbierania informacji w badaniach ilościowych: ankiety telefonicznej i bezpośredniego badania ankietowego. 88% badanych mieszka w Słupsku od 16 lat, 48% pracuje, 31% jest na rencie lub emeryturze, natomiast 5% zadeklarowało się jako bezrobotni. 84% badanych ocenia jakość życia w Słupsku raczej dobrze i zdecydowanie dobrze, ale 9% nie potrafi ocenić, czy w Słupsku mieszka mu się dobrze, czy źle. 25% lubi słupskie parki, ale 11% nie ma ulubionego miejsca w Słupsku. 63% nie zna miejsca, które w Słupsku należałoby unikać. 13% uważa, że zadbane parki i zieleń polepszą życie w centrum miasta. 57% uważa, że akwapark jest potrzebny. 62% uważa, że tarcza antyrakietowa to szansa dla regionu. Jednak aż 47% nie potrafi wskazać, dlaczego to będzie szansa. Komunikacja miejska oceniona została na 3+, szkolnictwo w Słupsku na 4, natomiast ochronę zdrowia na 3, w porywach do 3+. 12% chce wyjechać ze Słupska, z tego połowa za pracą i wyższymi zarobkami. 60% ocenia możliwości znalezienia pracy w Słupsku na bardzo dobrze i raczej dobrze. Z opieki społecznej korzysta 5% badanych. Tylko 2% korzystało z konsultacji społecznych, 4% zgłaszało do radnych miejskich ważną sprawę, a 2% brało udział w sesji rady miejskiej. Jak widać, na wielu polach aktywność mieszkańców powinna zostać zwiększona. Tylko jak ich do tego zachęcić? Wydawać się może, że bardziej otwarty stosunek władz miasta i zwiększona aktywność organizacji pozarządowych może pozytywnie wpłynąć na pobudzenie obywateli do większego zaangażowania w życie miasta. Kluby osiedlowe i świetlice odeszły w niepamięć wraz ze zmianą ustrojową w Polsce. Obecnie ciężko o społeczne inicjatywy mające na celu zacieśnienie więzi międzysąsiedzkich. Z tematem postanowiło zmierzyć się Słupskie Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje, które w kwietniu otrzymało od miasta 70-metrowy lokal z przeznaczeniem na utworzenie tzw. domu sąsiedzkiego. To miejsce, w którym mieszkańcy okolicy Parku Powstańców Warszawskich będą mogli spotykać się m.in. na specjalnie organizowanych warsztatach twórczych. Zanim do tego dojdzie, lokal musiał przejść generalny remont, od wymiany instalacji elektrycznej po adaptację pomieszczeń do potrzeb stowarzyszenia. Jesteśmy w trakcie remontu domu sąsiedzkiego. W tym miejscu powstanie miejsce otwarte na różnorodność, otwarte na wszystkich, na wszelkiego rodzaju działania, pasje, zainteresowania. Przede wszystkim na sąsiadów okolicznych kamienic. Będzie tutaj dom sąsiedzki, dom twórczo zakręcony. Od sierpnia do października trwały konsultacje, w ramach których pytaliśmy mieszkańców zainteresowanych przynależnością, zainteresowanych korzystaniem z takich pomieszczeń, co by chcieli robić. Konsultacje przybierały różne formy. Były konsultacje z seniorami, z młodzieżą, dedykowane specjalnie młodym mamom, dedykowane rodzicom, dedykowane dzieciom, więc zebraliśmy cały wachlarz działań, które mogą być realizowane już od nowego roku. Od nowego roku planujemy otwarcie takiego miejsca. Naszym zadaniem w ramach prowadzenia tego domu sąsiedzkiego będzie aktywizowanie społeczności lokalnej, umożliwianie i udostępnianie przestrzeni do organizacji różnych zajęć. Nie wszystkie zajęcia będziemy my sami organizować, ale będziemy też zachęcać różne osoby, żeby mogły tutaj realizować
realizować różne działania. Na przykład już wiemy o tym, że przeniosą się tutaj spotkania pań, które lubią dziergać, które lubią robić na drutach. Także to jest już taka pierwszego rodzaju aktywność. Planujemy otwarcie klubu rodzica, klubu młodych mam, gdzie codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 12 będą mogły spotykać się mamy z dziećmi w wieku do 3 lat. Będą organizowane różne zajęcia muzykalniające, różnego rodzaju spotkania ze specjalistami. Będzie działać tutaj również świetlica, pogotowie lekcyjne i szereg działań nie tylko dla najmłodszych, takich jak warsztaty, takich jak spotkania klubu dyskusyjnego. Chcemy po prostu, żeby to miejsce żyło i po prostu tętniło życiem i energią do działania. Prace adaptacyjne idą pełną parą, a odpowiedzialni za nie są zarówno członkowie stowarzyszenia, jak i mieszkańcy, dla których dom sąsiedzki powstaje. Koszty zakupu materiałów budowlanych pokrywa Słupski Urząd Miejski. Na dzisiejszej konferencji prasowej po raz pierwszy zabrakło głównego organizatora, prezydenta Biedronia, który dopiero dziś wraca do Słupska po wizycie w Warszawie. Jego miejsce zajęła wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, rozpoczynając od przedstawienia planów związanych z reformą stosunków Słupska z zagranicznymi miastami partnerskimi. Przyjrzeliśmy się współpracy z zagranicą i mamy takie wrażenie, zapewne podzielacie to zdanie, że mamy bardzo wiele zaprzyjaźnionych miast, bardzo wiele, ale w zdecydowanej większości odbywa się to na zasadzie wymiany oficjalnych delegacji. Zgłaszaliśmy te uwagi wcześniej i mamy konkretną koncepcję tego, w jaki sposób ma ta wymiana międzynarodowa służyć przede wszystkim społeczeństwu. Czyli w grupach różnowiekowych będziemy starali się wymieniać tak, żeby te koszty nie były drogie, czy bardziej pójdziemy w kategorię wymiany mieszkańców w ich własnych domach, czy ewentualnie organizacji, jeżeli posiadają taką swoją bazę, bo do dzisiaj z tej wymiany korzysta tylko młodzież słupska raz w roku, jeżdżąc do Flensburga, Carlisle albo w Słupsku, przyjmując swoich kolegów z tych dwóch miast. Mamy wymianę sportową z Wantą, mamy wymianę kulturalną z Kartaszą i pozostaje nam bardzo wielka sfera zupełnie niewykorzystana. Urząd Miasta pracuje również nad utworzeniem specjalnego banku informacji o instytucjach dysponujących środkami na rozwój między innymi kultury i sportu. Budujemy bank, ale bank nieprawdziwy, gdzie będziemy mogli nabyć pieniądze. Bank informacji, co dzisiaj jest też bardzo istotne. Daliśmy sobie czas do połowy stycznia, ażeby wszystkie jednostki działające w Słupsku, wszystkie wydziały, organizacje pozarządowe przygotowały nam bardzo szczegółowy spis instytucji, organizacji, fundacji, które dysponują środkami pozabudżetowymi wspierającymi różną działalność kulturalną, sportową, oświatową, wsparcie osób starszych, sportowców, bowiem mamy taką pewność, że przy naszym budżecie bardzo skromnym w najbliższych latach musimy szukać środków pozabudżetowych, żeby nie tylko działać, ale także spełniać oczekiwania szerzenia działalności na przykład kulturalnej czy sportowej. Takich fundacji jest bardzo wiele. Jeżeli będziemy mieli taką informację, to uruchomimy wszelkie sposoby, także aktywność prezydenta Biedronia, ażeby z tymi organizacjami zawrzeć różnego rodzaju porozumienia i pozyskiwać środki finansowe. Ostatni przykład podaję Państwu. Otworzyliśmy na Andersa salę doświadczenia świata dla dzieci w żłobku, czyli wieku od 2 miesięcy do 3 lat. To jest bardzo piękna sala, która pozwala uruchomić wszystkie zmysły dzieciom działaniem różnego rodzaju zjawisk. Ta sala sensoryczna została zafundowana przez Fundację Rossa, o której istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Ta fundacja przekazała 40 tysięcy na wyposażenie sali. Takich fundacji jest bardzo wiele, więc jak będziemy mieli już ów bank informacji, to zaczniemy po prostu mądrze, mam nadzieję, dodatkowo pozyskiwać środki, poza oczywiście tymi, które będą w rozdaniu kolejnych środków unijnych. Okazuje się, że jednym z nowych zadań dla Straży Miejskiej będzie identyfikacja zagrożeń w otoczeniu słupskich placówek oświatowych. Myśląc o tym, w jaki sposób wspierać szkoły, postanowiliśmy dać zadanie Straży Miejskiej, co do której działalności także Państwo macie bardzo wiele uwag, ale być może zaktywizujemy ku zadowoleniu mieszkańców w tym roku i daliśmy zadanie panu komendantowi, że to Straż Miejska ma udać się do wszystkich naszych szkół, placówek oświatowych, placówek kultury, jednostek, ażeby tam na miejscu zdiagnozować istniejące zagrożenia, bo praktyka do tej pory była taka, że oto wzywano dyrektorów szkół, żeby opowiedzieli, jakie są zagrożenia w ich otoczeniu. To tak sobie można oczywiście opowiadać, ale myślę, że chodzi o to, żeby okiem profesjonalisty, jakim niewątpliwie jest Straż Miejska czy komendant, zdiagnozować wszelkie zagrożenia i potem dopiero podjąć działania skuteczne, gwarantujące owo bezpieczeństwo.
Najważniejszym punktem konferencji była strategia nowych władz wobec miejskich lokali mieszkalnych. Stoimy oto przed koniecznością przemianowania mieszkań przy ulicy Grzybowej 2. Nie wiem, czy pamiętacie, 11 lat temu miasto stworzyło pewną koncepcję odzyskiwania sporych lokali mieszkalnych, komunalnych w ten właśnie sposób, że ludziom, którzy mieli lokale mieszkalne duże, których nie byli w stanie utrzymać, zapewniono mieszkania przy ulicy Grzybowej 2. Zbudowano tam bardzo ładny obiekt w kształcie litery L w otoczeniu przyjaznym, niedaleko domu Leśna Oaza. I tam ludzie z mieszkań, które zostawiali na rzecz miasta do zasiedlenia, brali tylko walizeczkę ze sobą i otrzymywali pełne wyposażenie mieszkań. To są mieszkania dwupokojowe albo jednopokojowe, razem jest ich 40, 10 dwupokojowych. Te mieszkania Rada Miasta swoją uchwałą nazwała mieszkaniami chronionymi, dlatego że jakby pod specjalnym nadzorem byli ci ludzie, ale oni prowadzili oczywiście samodzielne gospodarstwa. Po kilku latach okazało się, że chętnych na taką zamianę jest coraz mniej. Po pierwsze dlatego, że była możliwość kupienia mieszkań komunalnych i najczęściej ludzie kupują, zostawiają swoim wnukom, nie chcą się przenosić. Po drugie dlatego, że ci ludzie uświadomili sobie, że wprawdzie stworzyliśmy bardzo dobre warunki socjalne, ale tak naprawdę skazaliśmy ich na to, że oni są sami tylko w swoim własnym środowisku, a okazało się, że starość w takim skupieniu nie jest radosna. Zaczęli tęsknić do normalnych warunków, gdzie są jakieś dzieci, jakieś młodsi ludzie. Przez pół roku nie było zasiedlonych 6 mieszkań, w tej chwili 3 mieszkania, ale to nie jest ten problem. Problem polega na tym, że 2 lata temu rozporządzeniem ministra polityki społecznej stworzono status mieszkań chronionych. Te mieszkania chronione to nie są takie mieszkania jak te, które są komunalne, tylko to są mieszkania, którym musimy zagwarantować ludziom po 70 pełną opiekę socjalną. W związku z tym dano 2 lata samorządom na dostosowanie tego typu mieszkań chronionych do nowych warunków ustawy, ale nie zrobiono tego w naszym przypadku. 31 grudnia mija termin dostosowania i my w styczniu musimy podjąć decyzję, co dalej z tymi mieszkaniami. Czy tworzymy tam dom opieki społecznej, jak wymaga ustawa, czy jednak szukamy nowej formuły. O tym będę Państwa informowała w najbliższym możliwym czasie, ponieważ w miesiącu styczniu musimy podjąć decyzję. Koncepcji jest kilka, że zasiedlamy mieszkaniami nowymi ludzi z zamian w dalszym ciągu, ale już z listy zamian, ludzi nie starszych tylko, jak to było planowane, czy ewentualnie sprzedajemy lokale, myślę, że to nie byłby najlepszy pomysł, czy ewentualnie zasiedlamy tam ludzi z listy mieszkań komunalnych. Koncepcji jest kilka. Zadanie bardzo ważne, ponieważ może skutkować znaczącymi kwotami finansowymi, gdyby to były mieszkania prawdziwie chronione w świetle ustawy o opiece społecznej. Konferencje już na dobre wpisały się w słupski krajobraz. Jedynym mankamentem dzisiejszego spotkania był niefortunny wybór lokalizacji. Dotychczasowe miejsce było dziś niedostępne, więc spora grupa dziennikarzy ugoszczona została w ratuszowym, dosyć wąskim korytarzu. Mamy nadzieję, że to tylko chwilowy problem.